Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Dawid Franka. W dzisiejszym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, czy da się pasażerskim samolotem polecieć do kosmosu, podbijać wszechświat? Oraz dlaczego samolot może wznosić się w niebo? Także lecimy! Jak wiadomo, samoloty latają mniej więcej na wysokości 10 km. Tak naprawdę samoloty o różnej masie, kształcie oraz rozmiarze latają na różnych wysokościach, od 9 do 12 km. Te liczby oczywiście nie są przypadkowe. Właśnie w przedziale od 9 do 12 km samoloty osiągają optymalną prędkość lotu oraz zużywają najmniej paliwa. Ciekawe jest to, że w awiacji jest pewna zasada dla różnych kierunków lotu. Na przykład dla samolotów, które lecą na północ, wschód oraz południowy wschód, dyspozytorami wybiera się korytarz powietrzny na wysokości 9 oraz 11 km. W przeciwnym kierunku jest to wysokość od 10 do 12 km nad ziemią. Samolotom nie ma sensu latać poniżej 9000 metrów, ponieważ im bliżej ziemi, tym bardziej powietrze jest gęstsze, co powoduje większe zużycie paliwa. Tak dlaczego w takim razie samoloty nie latają jeszcze wyżej od 12 km nad ziemią? Przecież wtedy by jeszcze bardziej by zmniejszyło się zużycie paliwa. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy przede wszystkim wyjaśnić, dlaczego samoloty w ogóle latają. A w tym pomoże nam podłużna kartka papieru. Jeżeli zaczniemy dmuchać nad nią, to zauważymy, że ona podniesie się do góry. To dlatego, że powietrze nad kartką porusza się szybciej i ciśnienie się zmniejsza, a pod kartką powietrze przemieszcza się wolniej i ciśnienie się zwiększa, a większe ciśnienie powoduje, że siła nośna wypycha kartkę do góry. To samo zjawisko możemy zauważyć podczas zrywania dachu przez wiatr. Przy silnym wietrze różnica ciśnień powoduje, że dach zostaje uniesiony do góry. W przypadku samolotu kluczowym jest profil skrzydła, który zrobiony jest w taki sposób, że jego górna część jest wypukła. I przy wzlocie, kiedy prędkość jest duża, powietrze nad skrzydłem porusza się o wiele szybciej niż pod, czyli ta sama siła nośna powoduje wypchnięcia skrzydeł do góry. Powietrze również pozwala manewrować samolotem, ale i w tym samym czasie tworzy aerodynamiczny opór, na pokonanie którego idzie większość mocy silników i dobrze znane nam paliwo. Wracając do pytania, tak dlaczego w takim razie samolot nie może latać wyżej od 12 km, albo w ogóle w kosmosie? Ach, piękne by były te widoki z okienka. Polega to na tym, że oddalając bardziej od ziemi, powietrze jest coraz mniej, a w kosmosie to w ogóle panuje próżnia. Natomiast samolotu powietrze jest niezbędne dla przemieszczenia się, ponieważ jego turboodrzutowe silniki działają dzięki mieszance powietrza oraz paliwa. Tak więc jeśli macie swój własny samolot, nie polecam lecieć do kosmosu, bo po prostu to może źle się skończyć. Moi drodzy, jeżeli uważacie, że ten filmik był ciekawy oraz dowiedzieliście się coś nowego dla siebie, to możecie zasubskrybować mój kanał, a ja obiecuję, że nagram jeszcze więcej odcinków o podobnej tematyce. Planuję nagrać więcej ciekawostek o rakietach, kosmosie i całym procesie wzlotu rakiety, tak więc zachęcam, aby być na bieżąco z moim kanałem. I trzymajcie się. Na razie.